Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, wracamy i eksplorujemy oczywiście dalej. Co my tu mamy w ogóle? Mamy schematy mikrochipów, w sumie moglibyśmy już wracać. Mamy 2, 4, 6 sztuk super stopu, więc wiecie co, może tak. Zostawimy sobie te surowce, które już w tej chwili mamy i pójdziemy tutaj jeszcze raz. To jest dobry pomysł, tu jest jeszcze tlenik. Nie znam dokładnie jeszcze tej mapy, dlatego staramy się podążać tymi samymi ścieżkami, którymi tutaj przyszliśmy. I pytanie, co my dalej będziemy robić? Terraformacja, już mamy sobie 500 tysięcy prawie, pewnie coś skoczy na 500 KTI. Prawda czy nieprawda? Jednak nie. Zawiodłem. Dobra, czy ja stąd wyjdę? Mogę mieć stąd problem wyjść. A jednak nie, dobra. Wszystko się udało, tam ewidentnie coś jeszcze jest. I to będziemy sobie oczywiście zwiedzać za chwilę. Dobra, mamy tutaj kolejną śluzę tlenową. Wow. Niewidzialna ściana tu jest. Tu by się zaczynało. Tak, zaczyna się. Oby tylko nie dostać w łeb. Robi się pomarańczowo. Run, boy, run. Holy shit. Jak w Battlefieldzie. Ciekawie, nie powiem. Nawet trochę to wali. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zobaczymy, jak tam nasze jedzonko. Wow, coś przywaliło w bazę. Bakwarzanik jest, ale najpierw mikrochipy. Interfejs, tu jest od tego, tu jest od tego. Dobra, odszyfrujemy sobie. Otrzymano nowy schemat, lampa obszarowa. Mikrochip, latarka T2. Duży przedział mieszkalny. Fuck yeah, o to chodziło. Zarąbiście. Żelazo, 3 tytanu i 2 razy super stop. Oh fuck. Brakuje nam 3 żelaza i 3 tytanu. Zobaczmy w ogóle, co to jest. Panie, nie napierdzielaj pan tak. Żelazna, w ogóle sobie tak zostawmy. Tam były 2 super stopy potrzebne. I nie mamy jednego tytanu. Ale dobra, córka spadła. W ogóle może sobie wymieńmy. Tu baty 3. To jest 600%, tu jest 200%. I tu mamy 300. Dobra, to możemy sobie oczywiście pozmieniać na 300. Tu jest 300. Mamy jeszcze tego 2, 4, 6, 7 sztuk. Kurczę, to przydałoby się też ogarnąć. I zrobić te wegetuby już tak na gotowo. Dobra, jest jeden tytan. Duży przedział mieszkalny. Jak to wygląda? O kurde. Fajny. Tylko jest jeden problem. Zapytacie jaki? Problem jest taki, że nie mamy dokładnie jak tego połączyć. Nie mamy tego jak połączyć. Jakby to było 3 na 3, wtedy spoko. Dobra, zróbmy ten duży przedział mieszkalny. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Trochę tytanu. O, pełny ekwipunek. No, to jest 2 na 3. To jest 2 na 3, niestety. No, ale słuchajcie, bez porównania. Bez porównania. Chyba, że tu będzie taki środkowy przedział mieszkalny. O, jeszcze pomyślę, jak to zrobić, aczkolwiek to już psuje koncepcję mi tutaj. Bo jak widzicie, no taki widok, a taki widok, no to jest w ogóle... No to nie ma w ogóle co porównywać. Dobra, sprawdziliśmy sobie mniej więcej, na czym polega ten duży przedział mieszkalny. Sobie to zostawimy.
Tego super stopu nie mamy za dużo. A pamiętam, że chciałem coś zrobić stąd. Coś chciałem zrobić. Na pewno plecak T4. Trzeba 3 plus tytan. 3 plus tytan. No oczywiście. No oczywiście. Jakże inaczej. Shiro nie pomyślał, co zrobił. Shiro nie pomyślał, co zrobił. Dobra, plecak T4. Takiej znacznej różnicy to ja nie widzę tutaj, ale okej. Znacznej różnicy nie widzę. Dobra, wody trochę mamy. Zobaczmy te bakłażany i resztę. Jak to wygląda? Przywróć zdrowie 25. Fasolka daje 60. A grzyb daje 35. Czyli bakłażan jest najmniej opłacalnym surowcem. No to grzybów też nie chcemy. Bakłażana też nie chcemy. Daj ta, jeszcze tu jest dynia. I fasolka. Czyli na razie idą dwie fasolki i jedna dynia. No i dobra. Zjedzmy sobie to. No, naprawdę, daje sporo. Czyli już w tej chwili nawet nie potrzebujemy zbytnio. Nie potrzebujemy zbytnio tego jedzenia. Wiem, że mam tu śmietnik straszny. Staram się go delikatnie zniwelować, ale mi coś nie idzie. Aluminium to zostaje. Tu zrobimy sobie refresh. Chodziło mi bardziej o to, ale okej. Okej, moi drodzy, czeka mnie niestety łączenie odcinka. Musiałem na chwilę przerwać. Otrzymaliśmy nowy schemat doniczki, więc to też w sumie dobrze wiedzieć. Niestety tak, wyszło jak wyszło. Coś ciapnęło u mnie. Sobie to myślałem, że w ogóle coś się zbiło, ale kot na szczęście nie szaleje jeszcze na tyle, żeby cokolwiek bić. Znaczy zdarza jej się, co prawda, ale nie tym razem. I wiecie, człowiek, który w sumie ma kota, to wie, że musi na to uważać. Tak to niestety bywa. Dobra. Tylko teraz pytanie. Co my dalej będziemy tutaj robić? Mieliśmy robić chyba te wegetuby T3, prawda? Czyli dwa krzemu, magnes, aluminium. Aluminium mamy tak malutko dosyć. Krzemu to w ogóle nie mamy. A plułeś, Shiro, na krzem? Plułeś. I masz teraz. Bierz to żelazo. Dobra, pozbierajmy trochę aluminium, krzemu. Bo widzę, że tutaj trochę wypadło tego. Barachła, magnes również się przyda. Tak, to ewidentnie była krzemowa i aluminiowa. Aluminiowa, boże, kometa. Asteroida, lepiej. Magnes. To jest żelazo, tak? Tak, na razie żelaza nie chcę zbierać. Wiem, że potem mogę płakać, że go nie ma, ale na razie nie jest mi potrzebne. Krzem. Szukamy krzemu. Krem jest istotny w tej chwili. To jest żelazo. Nie wiem czemu, ale tu wszystkie obiekty tak delikatnie świecą na niebiesko. Z czym to się ima? Nie mam pojęcia. Dobra, ten krem tutaj naprawdę wyzbieram w tej chwili. Ten krem to ja naprawdę tutaj teraz wyzbieram. O, i widzę aluminium kolejne. Dobrze, dobrze. To jest aluminium? Aluminium. Jego również potrzebujemy. O, tu kometka ładna spadła z krzemem. Tytan, krzem. No i z tego krzemu mamy spore ilości w tej chwili. Trzeba pamiętać, że mam mało tlenu. Magnes, krzem. O magnesu jeszcze w miarę tutaj ogólnie znajdujemy, więc na razie się o magnes nie martwię, dlatego go nie zbieram nawet w tej chwili. W naszych ilościach to mamy 5 sztuk, wystarczy, myślę. Mam butelkę tlenową, dobra. No i mamy wszystko, co chcieliśmy. Wracamy. Robimy wegetuby T3. I wsadzamy swoje nasionka. Jak to zabrzmiało? Wsadzamy swoje nasionka.
Uwaga, niski poziom tlenu. No wiemy, wiemy. Spoko, ziomelo, wiemy. Krytyczny poziom tlenu. To też wiem. Tyk, już bezpieczny. Butelka wody. Nie, my nie mieliśmy czegoś innego tutaj. A to jest w ogóle recykler. Tu jest w ogóle recykler. O. Kolejne? Oh fuck. Szybko. Serio szybko poleciało. Mam ostatnią wodę. To też niedobrze. Dobra, może mnie nie hitnie. Może mnie nie hitnie. Mam taką nadzieję. Dobra, bierzemy 300. Wkładajmy te 300. Nawalek w Kieleckim. Chyba na naszą bazę spadło nawet. Ale serio, kiedyś z tego co widziałem, to te asteroidy nie były takie groźne, a teraz to jest strach wychodzić. Teraz to jest strach wychodzić. Zobaczymy w ogóle, jaka kometka teraz poleciała. A raczej z czym ta kometka przyleciała. Wow! Trochę magnesu. Kobalt? A, dobra, kobalt to jest to. Nieważne. Nie było tematu. Nie było tematu. Teraz chyba z kobaltem przyleciał. Aluminium. Tak, teraz asteroidka z kobaltem chyba przyleciała. Krzem niby też jest. Krzem niby też jest. W ogóle ciekawe, jak teraz leci tlen. Ciekawe, jak teraz leci ten tlen. I ile mamy w ogóle procent chmurek już? 55% na deszcz. A nie, chmury, przepraszam. Czy chmury już mamy? Nie, chmury już mamy. Obecny etap chmury, czyli ominęliśmy chmury. Dobra, nieważne. Nieważne. Butelka wody. No i gitara. Robimy tego więcej. Trochę bliżej. Musi być ideolo. Jestem perfekcjonistą, to chyba... A nie, to były te trzy. To była te trójka. Nie mamy aluminium. Ale tu jeszcze jest aluminium, dobra. Z tym tlenem polecimy do przodu. Się potem okaże, że tego tlenu aż tak dużo nam potrzeba nie będzie. Dobra. Chyba nie postawiłem? Chyba nie. I już nie mamy krzemu. Dwie sztuki krzemu, jakbyśmy znaleźli, będzie fajnie. O, aluminium jeszcze jedno. Jedna sztuka krzemu już jest. Jeszcze druga. Jeszcze druga. Te lodu też jeszcze trochę mamy. O, jest krzem. Jest krzemik. No i możemy zrobić kolejną wegetubę. Już teraz tego tlenu naprawdę będziemy mieć sporo. 300, jak sobie tam włożyliśmy, to już w ogóle. Elegancja, Francja. Tak trochę niesymetrycznie będzie, bo... To chyba tak musi być, dobra, tak musi być. Czyli musimy włożyć jeszcze 5 sztuk, okej. 5 sztuk, jedna 300. 150. Uuu, tu już nie mamy, mam tylko jedną 300. Jedną 300 i 4 200. Niech i tak będzie. Może być. O nie.
Dobra, to daje 39, to daje 26. No, no dycha mniej, no. Jak nam leci tlen? No, tlen to zapierdziela. Tlen to zapierdziela. Jego to mamy najwięcej. Co nam tlen w tej chwili odda? Doniczka. Ogrzewacz T4, rozsiewacz drzew T2, a T1 w ogóle jest. Wegetuba. A i tuż potem z tlenu nic nie mamy. Tuż potem z tlenu nic nie mamy. Egzoszkielet T2. A my mamy jaki w tej chwili? T1. Egzoszkielet T2 potrzebuje. Nie ma. Egzoszkielet wucyrycznościowe T2. Krzem, magnez, aluminium. Czyli nie mamy krzemu. Znów musimy znaleźć krzem. Jezu, jak to nawodnienie spada szybko. Jak to nawodnienie spada? Żelazo. Potrzebuję krzemu. Magnez w sumie też się przyda. Magnez w sumie też się przyda. Trochę krzemu tutaj jest. Kurde, tak plułem na ten krzem, a teraz krzem to jest priorytet u nas. I wraca do krzemu. Musimy zrobić sobie to wydobywanie surowcy ogólne. W sensie z ziemi. Bo to latanie jest naprawdę upierdliwe. Jeszcze musimy pójść tam. Jeszcze musimy pójść tam. Niski poziom nawodnienia. Nie strasz. Dałem, że tlenu. Oczywiście Shiro pewnie nie ma butelki, ma butelkę, dobra. O tyle dobrze, że tą butelkę mam. Tylko baltu możemy pozbierać. No weź to w końcu. Creepy. Creepy, creepy. O, dwa kawałki krzemu. Cóż tu jest? To jest Dolina Krzemowa? Nie, to nie jest Dolina Krzemowa, ale... Ale, nic tu nie ma. Chyba nic tu nie ma. Leży magnes tylko. No tak widzę, że twórcy lubią ukrywać różne rzeczy właśnie w takich miejscach, więc tak sprawdzam sobie to przy okazji. Ale chyba nie, tutaj nic nie było. Dobra, spadamy stąd, bo już mamy mało tlenu. Malusio tlenu nam zostało, więc uciekamy stąd już. Niski poziom tlenu, zaraz będzie krytyczny poziom tlenu. Wiedziałem, żeby zostawić jeszcze miejsce na ten krzem. Oj, nie zdążymy chyba. No niestety. Ale wolałem jednak tego użyć, niż miałbym umrzeć. Do czego ja w ogóle potrzebowałem tego krzemu? Chyba do plecaka? Nie, nie do plecaka. Krytyczny poziom nawodnienia, już luzik. Już masz full. Egzoszkielet chcieliśmy T2 zrobić. Tam mam wszystko. Znając życie, to mi się zaraz to wywali. Dwa magnes aluminium. Dwa magnes... aluminium. Tytan. I dwa chyba... krzemu? Jeden krzem. No już to cykamy. Dobra, na razie zostawmy wszystko. Jak to szkielecik sobie odłożymy. Buty zręcznościowe, zbiornik tlenu. Dobra, wszystko pozbieraj, bo zanurzycie, zaraz się to wszystko pogubi. Te dwa egzoszkielet. Dobra. Jest, jest. O, no i teraz jest coraz więcej miejsc. Mamy 4 sloty dodatkowe, więc jest sporo. To jest sporo. Buty zręcznościowe te dwa. Możemy teoretycznie to zrobić, chyba tylko nie mamy tkaniny.
Prawda? Tak, nie mamy tkaniny. No to nie zrobimy butów. Zbiornik tlenu T3 w tej chwili mamy. Plecak mamy. Latarka T2. Aluminium, magnes, siarka. Siarki jeszcze nie poznaliśmy. Kompas chyba mamy. Nie, nie mamy kompasu. Prędkość wydobycia T1. Już mamy T2 nawet. A jest i T3. Krzem, aluminium i super stop. Nie ma aluminium. Puck mi. I chyba nawet nie znajdziemy tego aluminium. Dobra, nie będę nawet latał. Jak zwykle pierdzielnik zrobię. I tyle z tego wyjdzie. Robimy sobie oczywiście kapsułki tlenowe. I potrzebujemy jeszcze z jednej butelki wody. Zjemy sobie zaraz jeszcze coś. Co ja wziąłem? Ja zostawiłem... Nie. Tak, zostawiłem. Woda zrobiona. Zjemy sobie fasoleczkę i lecimy oczywiście dalej. Tam, gdzie byliśmy, bo myślę, że musimy zwiedzić sobie te góry z tego powodu, iż może być tam super metal. A super metal byłby naprawdę bardzo teraz pomocny. To mega pomocny byłby. To mi się wydaje, że delikatnie jest muzyka za głośno. Głośność muzyki. Tak na tyle, dobra. Teraz powinno być lepiej. Co za dużo, to niezdrowo. Na razie nie zbieramy surowcy, tylko idziemy prosto do tamtej miejscówy. Może jakąś siarkę znajdziemy. W sumie to wygląda teraz jak siarka. Ale jest to żelazo i tytan. Kolektor wody atmosferycznej. No i chyba właśnie deszcz zrobiliśmy, bo odblokowałem osiągnięcie Life from the Sky. Więc tak, mamy deszcz. Mamy już kolektor wody atmosferycznej, więc już lodu robić nie musimy. Loda robić nie musimy. Hehehehehe. Mieszki heheczki. Teraz się za karę zgubię i będę miał. Nie no, co ty tato, nie zgubię się. Jestem za dobry w tą grę. Jeszcze ani razu nie zginąłem. Nie wiem, czy nawet tu się da zginąć, oprócz w sumie utraty tlenu i jedzenia oraz wody. To jest krzemik. Krzemik na razie nie jest nam potrzebny. Idziemy w tej chwili w tamtą stronę. Exploringu ciąg dalszy. Szybki tlen i lecimy. Wow. Ale tu ryzyko. Totalne ryzyko. Super stopik. Super stópki, hehehehe. Pozdrow dla stópkarzy. Dobra. Czemu ja chodzę z latarką? Ej, dobra, tu jest sporo tego super stopu. Tylko znając życie, zaraz się spieprzę i będzie przykro. Przykro to będzie na to patrzeć. Dobra, kolejny super stop. Nie no, dobra, sporo tego tu jest. A co to za sekrecik? A żaden sekrecik nie ma. Cheaty. I tak, coś tam jeszcze jest. Jakiś wrak tam ewidentnie jeszcze leży sobie. Shiro się spieprzy, się ogląda. Szczerze powiedziawszy, to już nie wiem, gdzie jestem. Chyba się zgubiłem. Wolałbym nie. Chyba ja tam nie doskoczę. Nie! Tu doskoczę. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to was przepraszam za to, ale sąsiedzi robią remont. O, jaki parkour. Prawie jak w Dying Light'cie.
Super stópka. Okej, dobra. Ile tego mamy? 2, 4, 6, 8 sztuk super stali. Lepsze to niż tworzenie w ogóle tej super stali. Ona naprawdę sporo wymaga. O, dobra. Zobaczyłem. Niski poziom tlenu. Nie wiem. O, super stópka. Krytyczny poziom tlenu. Dzięki za ostrzeżenie, ziomo. O, czynia. Weź se odpal. Mikroschemat, super stopy, aluminium. No kurka, wódka. To ja lubię. Lepsze niż super stópki. No ale super stópki też sobie pozbieramy. To jest w ogóle widok na naszą bazę. Czyli gdzieś tutaj był ten kawałek taki dziwny leżący. Jak się wchodziło, to go było widać. Tu? A nie, to było to. O, chyba przesadziłem? Nie, na szczęście nie. No tu nic nie widać takiego. To by było dziwne w tej chwili. Patrzę, może jakaś skrzynka by się jeszcze trafiła, nie wiem, może jakaś złota czy coś, ale chyba twórcy tutaj nie ukryli żadnej. Chyba tutaj twórcy nie ukryli żadnej skrzynki. Albo jej po prostu jeszcze nie znalazłem. Też może być. Tak, też może być. Chyba bardziej na prawo może. Oho. Tu to my byliśmy chyba. Tam nie doskoczy, nawet nie ma opcji. Nawet nie ma opcji, a spaść naprawdę nie chcę. Full. Dobrze, raz wyrzucimy. Super stópki są ważniejsze. Uhu. Ops. Nadal liczę na tą złotą skrzynkę. No ale chyba nic nie znajdziemy tutaj. Niski poziom tlenu. Jezu, jak ty ten tlen wpierdzielasz. Oko luzaka. Dobra. Trzeba pamiętać, że już nie mam kapsułek tlenowych. Może to tworzyć dosyć lekkie komplikacje. Ale kurde no. Niski poziom nawodnienia. A jeszcze zobaczymy. Bo tutaj jest jakieś zejście. Może w takim nietypowym miejscu twórcy to się ukryli. Gdzieś tam, na tej skale. Uff, jest. Wiem, że się spieprzyłem. A tutaj to jedynie co twórcy ukryli to błędy graficzne. O. To chyba było. Chcę patrzeć, czy na tych skałkach nie ma żadnego sekretu, ale chyba nie. Dobra, Shiro, bo masz już mało tlenu. Bardzo mało tlenu masz. A nadal jesteś w tyłku. Sobie tu przelukamy, ale tu chyba też nic nie ma. No niestety nie ma. Dobra, ale na statek wyleźliśmy przynajmniej. Jakiś profit jest. Ojej! Padłem przez dziurę.
O kurka, no takie zapomniałem, że my to jeszcze mamy. Oczywiście standardowo bierzemy to i uciekamy. O, deszcz pada! Mamy deszczorka. Czyli co, teraz ta woda będzie wchłaniana przez tą planetę, czy jak? Bo trochę nie rozumiem. Myślałem, że mi się kałuże porobiły, ale nie. No właśnie. Ciekawe, jak to będzie teraz wyglądać. W sensie, jaki jest następny etap tego wszystkiego. Bo powiem wam szczerze osobiście, że naprawdę ta gra, jeżeli chodzi o takie realizmy, to naprawdę jest świetna. Ale nie wydaje, żeby cokolwiek się tu robiło. Jaki jest następny etap? Deszcz, ciekła woda. A, może najpierw to musi być. Może to musi być. Dobra, ale oczywiście zblokujmy sobie jeszcze jeden mikrochip. Niszczarka. No spoczy, spoczy, spoczy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Plecak to 4. Mamy plecak odrzutowy. Ojej, ile irydu trzeba. Mieliśmy chyba jedną laskę. Dobra. Mamy tyle irydu, bo to trzeba 9 irydu. Mamy tyle irydu. Mamy tyle irydu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I kolejne dwa razy uranu jeszcze. Silnik rakietowy i jeden tytan. Nie budowa. Czy budowa, ale zostaw to. Plecak odrzutowy T1. No i mamy to. Napęd 150. Wow, latamy. Ale ekstra. Ale ekstra. Tam gdzie się patrzymy, tam lecimy. Ej, ekstra to jest. Ekstraktor rudy, no też w końcu, no wow. Ekstraktorek rudy, co tu potrzeba na ekstraktorek rudy i na kolektor wody atmosferycznej? 8. Nie znamy jeszcze takiego surowca. Nie znamy takiego surowca niestety. Dobra moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy w następnym odcinku Planet Crafter. No i od razu widzę, że jednak dynia jest niestety gorsza od fasoli, czyli najlepiej robić fasolkę i tyle. I tyle. Dobra, trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!